Witajcie kochani, witamy Was w programie 20 minut. Dzisiaj jest ze mną piękna, rudowłosa Monika. Witam serdecznie. Spodziewałam się Moniki Blond. Moniko, co mi zrobiłaś, że przyszłaś ruda? Wiesz, ja tak mam, że co pół roku, co 9 miesięcy potrzebuję zmiany i zawsze zmieniam kolor włosów. Długie, krótkie, takie, siakie. I cały czas coś zmieniam. Wyczytałam na twojej stronie, że wtedy byłaś blondynką i to miało jakieś znaczenie. Teraz jesteś rudowłosa. Mhm. Bardzo pięknie wyglądasz. Czy to ma jakieś znaczenie, że jesteś rudowłosa? Wiesz co, nie ma chyba jakiegoś znaczenia, ale to jest, jak mam krótkie włosy, to na przykład taka natura buntownika we mnie siedzi, wiesz, i jakbym chciała wykrzyczeć całemu światu, że jestem taką wojowniczką Ksenią, wiesz, taką silną babą. Też oglądałaś? Oczywiście. Piąteczka. Także jeśli chodzi o... A teraz mam takie poczucie, że powinnam bardziej jednak wrócić do natury kobiecej. Mm-hmm. Dlatego rude, rozumiem, długie, piękne, ułożone. Tak. Włos. Znak zodiaku. Bliźnięta. Mm. Czy to ma znaczenie? Wiesz co, może, jak się czujesz z bliźniętami? Powiem ci, bliźnięta mnie czasami naprawdę przyprawiają o rozwój psychiczny i psychiatryczny, ale chyba nie mogłabym się z tym znakiem nigdy rozstać. Dostarcza mi tyle wrażeń, doświadczeń. Owszem, złych takich stanów emocjonalnych też, ale lubię się z moimi bliźniakami bardzo. Rozumiem. Jest was dwie? Czy nas jest dwie? Ja mam zasady w życiu i jeśli chodzi, jak to czasami ludzie twierdzą, że to są dwie niby dwulicowi ludzie, ja się z tym nie do końca zgadzam. To jest bardziej huśtawka nastrojów. Czyli od euforii po totalną naprawdę depresję i odwrotnie. Czyli pełnia szczęścia, a za chwilę na przykład taki zjazd do bazy i wszystko jest źle i nic, życie nie ma sensu. Jest dokładnie. Czekolada? Wiesz co, nie zastanawiam się, czy jem czekoladę, ale muszę się wypłakać, muszę jakoś tak się poużalać nad sobą. Nie lubię, jak ktoś się nade mną użala. To jest straszne, nie? Nie cierpię tego. Natomiast ja tak się poużalam, popłaczę sobie, a potem mi przechodzi, potem znowu wychodzi słońce i jest dobrze. Powiedz, Moniko, kiedy Monika, mała dziewczynka, postanowiła sobie, że będzie aktorką i piosenkarką? Ja takie predyspozycje miałam od dziecka. Urodziłam się z zębem. Więc z zębem. Który? Na dole miałam taki siekacz, wyglądam jak dziecko z kreskówki Disneya. Więc już było takie poruszenie na sali porodowej. Moja mama mówiła, pani doktorze, tam panią na porodowej sali. Mówi, ale moja córka mówi, że ona jest... Potem przyszedł pan doktor i powiedział, pani Grażyno, pragnę oświadczyć, że pani córka urodziła się zdrowa ze zdrowym zębem. Ten ząb gdzieś zaginął, miał być talizman, ale gdzieś zaginął po drodze. Ale rzeczywiście byłam taka egocentryczna, musiałam na sobie skupiać uwagę. Tańczyłam, śpiewałam, gadałam, bełkotałam. Wydawało mi się, że mówię w obcych językach, ale również chciałam poznać języki obce. Więc wszystko wskazywało na to, że nie będę chyba normalna. Że będę artystką. Rozumiem, rozumiem. Wiesz, że nie mogę się śmiać za dużo, wiesz, z jakiego powodu. Wiem. Więc mnie nie rozśmieszaj, dobrze. A powiedz mi, każdy z nas w pewnym momencie chce być aktorką, mm-hmm, piosenkarką, skrzypaczką, mm-hmm, baletnicą. Też tak miałaś? Ja byłam w szkole baletowej. Ten sam rocznik, więc... Ja byłam w ognisku baletowym, jak miałam 6 lat. W Katowicach, tak? Ale jakoś tak się, nie wiem, z tym się rozstałam. Moja mama nie miała czasu, żeby, bo to jednak ja mieszkałam w Będzinie, mama mnie woziła do Katowic. To były trochę czasochłonne, inne czasy. Potem uprawiałam akrobatykę wyczynowo-sportową przez 2 lata. Potem zapisałam się do harcerzy. Ja generalnie się sama zapisywałam na coś w życiu, bo się nudziłam. Więc musiałam mieć zajęcie. Ale
to jest naprawdę ciężka praca i czasami jak obserwuję, czy jak czytam, albo jak ludzie myślą, że oczywiście są teraz takie czasy, że wystarczy wynająć agencję PR-owską, się jest znany z dnia na dzień. Natomiast dlatego prawdziwi artyści mają przegwizdane, bo to jest cholernie niewdzięczna praca. To jest piękne, ale to wymaga dużo poświęceń, ale i żeby aby być tym artystą, aby być tym zawodowym aktorem, czy zawodową wokalistką, to jest naprawdę dużo pracy. To jest bardzo dużo pracy. Żałujesz? Nie. A miałaś takie momenty, kiedy sobie myślałaś, nie mogłam zostać księgową? Wiesz co, żałowałam, że czasami pewne rzeczy są tak cholernie niesprawiedliwe. I tego mi było żal, że niestety nie udało mi się coś, nie wiem, w życiu. Nie dlatego, że byłam gorsza, że nie miałam tego talentu, tylko inne okoliczności. Tak się jakoś zadziało, że ale coś nie wychodziło. Ale dzisiaj założyłaś firmę. Znaczy nie dzisiaj, ale założyłaś. Tak, założyłam firmę. Jaka to jest firma i dlaczego powstała? Założyłam firmę pod taką nazwą CorpoFit. Corpo z łaciny ciało. Zajmujemy się odchudzaniem i dbaniem o sylwetkę. Z racji tego, że ja sama przez lata się leczyłam też na tarczycę. To jest bardzo taki fajny tutaj gruczoł, który nam może bardzo namieszać w życiu. Więc miałam takie problemy, że puchłam, tyłam, zatrzymała mi się woda w organizmie, więc jakby od lat to był taki problem, że każdą widzę, jesteś taka szczupła. Ale nikt nie wie, to było pracy, tak? Nad tym, żebym jednak odzyskała tą jakąś tam równowagę. I pomyślałam sobie tak, że takich kobiet jak ja, które mają podobne problemy, jest cała masa. Więc większość tych zabiegów, na które ja gdzieś tam jeździłam, postanowiłam jakby wszystko połączyć w całość i stworzyć właśnie taki gabinet odchudzania, drenaże limfatyczne, masaże. Mamy takie maszyny, na przykład Cavilipo, jest to najnowocześniejsza technologicznie maszyna na świecie, która biernie odchudza. Po jednym zabiegu nawet gubimy do 2 cm. To ja już wiem, gdzie spędzę najbliższy weekend. Ulica Łódzka 18, lokal 1803. Powracając do ciebie i ciebie jako człowieka, istoty, bo oglądałam różne wywiady z tobą, już wszyscy wiedzą, kim jesteś, czym się zajmujesz. A ja bym chciała, żeby nasi widzowie poznali cię od takiej strony troszeczkę innej. Więc powiedz mi, czy jest jakieś słowo, którego nie znosisz słyszeć na przykład? Promocja. A dlaczego? Słuchaj, promocja i PR to są takie dwie rzeczy, które dostaję białej gorączki, jak słyszę. Tak jak wcześniej powiedziałam, że wystarczy, to jest w ogóle świetny biznes dla tak zwanych agencji PR-owskich, które uważam, że to jest niefajne, że tak jak znowu cofnę się do tego, co powiedziałam, że zawodowi artyści, ludzie wykształceni, ludzie kreatywni, ludzie z pasją są bardzo często pomijani niż ten celebrytyzm, który się pojawił. I też ja nie jestem celebrytką, ja jestem artystką, ja jestem aktorką, wokalistką i też mnie wkurza, jak ktoś wrzuca wszystkich do jednego wora. Bo wiadomo, za granicą na byciu celebrytą naprawdę się sporo zarabia i to ma jakieś tam, powiedzmy, wymierne korzyści. A u nas ani tak naprawdę celebryci, ani artyści tak naprawdę nie zarabiają, już nie powiem, że tak dobrze, mało zarabiają. Ale oprócz, powiedzmy, kilku nazwisk, które oglądamy non-stop, wiadomo, są mielone w telewizjach, aż do programach, do zwymiotowania. Tak? Dokładnie, ale Moniko, powiedz mi, to wszystko jest zrozumiałe, natomiast to ludzie to kupują, tak? I to mnie dziwi, że... Ludzie kupują, bo nie mają wyjścia. Przecież tak zwany, nie wiem, przysłowiowy Kowalski czy Iksiński nie ma tak do końca wpływu. No chyba, że zrobilibyśmy tutaj wiosnę ludów i próbowali coś zmienić, to może to miałoby jakiś sens. Natomiast my nie mamy wpływu na to aż takiego. Ja to podam ci przykłady. Grałam koncerty w Londynie, teraz gram koncert na Wośpie w Brukseli. I napisałam do kilku moich znajomych, pewnych tak zwanych portali plotkarskich, gdzie niektórzy moi znajomi do nich piszą, bądź nawet są naczelnymi. I napisałam mi, słuchajcie, gram fajny koncert,
na Wośpie w Brukseli. Myślę, że to jest fajny news, o którym można napisać, że nasza wokalistka, aktorka gra koncert w Brukseli i tak dalej, i tak dalej. Powiem ci, że no, nikt z tych moich znajomych mi nie odpisał. A co to jest za news? Monika, no na jakim ty świecie żyjesz? Ja news wiem. To by był, jakbyś nie wiem, jakby ci biust pękł na scenie, no tak. Jakby ci coś spadło, coś się odczepiło. Granie w Brukseli, co to za news? No to jest, no w sumie masz rację, no to jest żaden news, tak. To jest właśnie tak, że jakby jemy wszystko, co nam podadzą, nie zwracając uwagi na ale to... Ale to są, pamiętaj, to jest też tak, że dziennikarze też są bardzo stronniczy, to są też powiązania z agencjami PR-owskimi, więc co oni z tego mają, że zrobią mi tak po prostu dobrze? No właśnie. Nie mają nic. Natomiast jeśli napiszą, że o moim ojcu, który dzięki Bogu jest wyszedł na prostą, no to to jest mięso, tak? Więc ta zła, niedobra na przykład nie dba o swojego ojca, co nie było prawdą, bo nawet nikt się nie zadał trudu, żeby naprawdę dowiedzieć się, jak to wszystko, jak, ile to trwało, jak to wszystko wyglądało. To było cholernie smutne, upokarzające, bo to jest rodzina, to była rodzinna tragedia i naprawdę nie życzę każdemu, nie życzę nikomu, a i w ogóle nie życzę nikomu, żeby w tym kraju był artystą, a tym bardziej osobą publiczną. Uśmiechnę się do ciebie i zapytam, jakie słowo cię w takim razie nakręca? Jakie słowo lubisz słyszeć? Wiesz co, róbmy, działajmy, nagrywamy, tworzymy, kreujemy, podróżujemy. To są takie rzeczy, które uwielbiam i zawsze mnie napędzają. Lubisz podróże takie dalekie, kocham, bliskie? Uwielbiam podróże, dużo podróżowałam i zawsze mówiłam, że chciałabym się tak naprawdę, może nie każdego dnia, bo byłoby to ciężko, ale co kilka dni budzić, nie wiem, w innym miejscu na ziemi, pić kawę, gadać z ludźmi, nie wiem, coś robić, i tutaj działać. Ta twoja natura bliźniaka. Tak, zmiany, doświadczenia. Uwielbiam kolekcjonować doświadczenia. Nawet jeśli one są niefajne. Mhm. Czyli każde doświadczenie jest doświadczeniem. Dokładnie. I zostawia tam coś po sobie. Oczywiście. Dobrze, wiemy, czyli nie używać przy tobie słowa promocja i PR. Dobrze, natomiast cały czas, że robimy. Czy jest jakiś dźwięk, którego nie lubisz po prostu, tak że cię aż ciarki przekazują? Krzyk. Nienawidzę krzyku. A jakieś tam skrobanie, wiesz, paznokcie do tablicy? To jeszcze jest w stanie wytrzymać, a na przykład, że coś się tłucze, nie wiem, w kuchni, jakieś trzaski, coś tam, nie wiem, talerz wypadnie albo jakieś... A propos, łatwo cię wystraszyć? Myślę, że tak. A boisz się czegoś tak po prostu, bo się boisz i to jest, wiesz... Nie, tak... nie mam żadnych jakichś fobii, jakichś takich strasznych. Czasami się boję latać samolotami, więc wtedy mam taki, wiesz... Mhm. Uczucia ciepła, gorąco, skurcz w żołądku, ale już gdzieś tam się do tego przyzwyczaiłam. Powiedzmy, że się przyzwyczaiłam. Żadne myszy, pająki, ćmy wielkości kota? Może myszy, insekty, karaluchy. Zrób tak jeszcze raz. No dobrze, a powiedz mi, czy w takim razie jaki jest dźwięk, który uwielbiasz? Jaki jest dźwięk? Cykady. Tak? Naprawdę? Mhm. I możesz zasnąć? Mogę. Jak one tam... Tak. No dobrze. Myślałam, że powiesz szum morza, nie wiem, halny, coś w tym stylu, a ty cykady. Dobrze. Ponieważ zbliżamy się do końca pierwszego wejścia, zadam ci takie pytanie. Gdybyś mogła się umówić na kolację z dowolnym aktorem? Nie lubię aktorów. W ogóle żadnych? Starszego pokolenia? Nie, nie kręcą mnie aktorzy zupełnie. Piosenkarzem? Wiesz co, jak byłam w szkole podstawowej, kochałam się w Shakin Stevensie, ale nie sądzę, że on teraz byłby obiektem moich westchnień. Więc wiesz co... Dobrze, to inaczej. Z kim byś się chciała umówić na kolację? Zwłaszcza, że tam widziałam jakiegoś przystojnego pana. To jest mój mąż. No właśnie, więc uważaj, bo ogląda. Nie, słuchaj, bo wiem, że ogląda, ale nie będzie to pewnie zastosowane. Nie wiem, bo jakby nie myślę w ogóle
O tak zwanych panach. Dobrze. Dotarłyśmy do końca pierwszej części. W tej chwili zapraszamy na krótką przerwę, a po przerwie kolejne trudne pytania, które będę zadawała Monice.